Znajdujemy się w miejscu, w którym przygotowuję silniki do nadchodzącego sezonu. Tutaj mamy na przykład nowy silnik rozebrany w częściach, taki, który przychodzi w kartonie, który później jest według szczegółowego planu montowany i przerabiany. Tutaj mamy częściowo złożony już silnik, wyserwisowany. Tu są różnego rodzaju narzędzia i przyrządy, które mi to ułatwiają. Tu mamy na przykład nową surową głowicę silnika żużlowego, która później obrabiana jest na taki mniej więcej sposób jak ta obok tutaj. Głowica szykowana jest na dany sposób po uprzednim zbadaniu jej na specjalnej maszynie, która mierzy nam przepływ powietrza przez kanały i która podpowiada nam, czy dany kanał ssący czy wydechowy ma być tak, a nie inaczej przerobiony, czy poszerzony, czy zwężony. Tutaj znajduje się stanowisko do montowania wałów korbowych. Tutaj mamy taki wał rozłożony. Dalej jest korbowód z czopem głównym, łożyskami. Tak wygląda już złożony wał. Wycentrowany, przygotowany do wyważenia. Tutaj znajduje się najważniejsza tablica w tym warsztacie. Na niej znajdują się różnego rodzaju wykresy, notatki, analizy, które mamy z hamowni czy z zapisu telemetrii z toru. I według nich później planujemy zbudowanie silnika na dany tor, czy na dane warunki na torze. Także to jest najważniejsza rzecz w tym warsztacie. Tutaj znajdujemy się właśnie przy stanowisku hamującym, na którym testujemy różnego rodzaju rzeczy, które wcześniej zmieniamy w ustawieniu silnika. Ostatnio na przykład, ostatniej jesieni testowaliśmy nowe tłumiki, jakie będą w tym roku wprowadzone. Wiemy, że jest trzech różnych producentów i to urządzenie pomaga nam na przykład już szybciej zdecydować, na jaki tłumik wybierzemy w nadchodzącym roku. Później wszystkie dane zbierane są do komputera, powstają różnego rodzaju wykresy. To wszystko staramy się studiować i analizować. No i między innymi te rzeczy czynią mnie lepszym na torze później. Znajdujemy się w części głównej mojego garażu. Tutaj mamy taką mini garderobę. Znajdują się stroje, które używam podczas wyścigów na torze żużlowym czy motocrossowym, ochraniacze i tego typu podobne rzeczy. Torba, walizki na gogle, kaski ułożone, można powiedzieć, tak chronologicznie, jakie udało mi się przez całą karierę uzbierać. Tu mogę pokazać mój pierwszy kask, który kupiłem za własne pieniądze w 1994 roku. Tak się kiedyś zaczynało. W tej części budowane są podwozia. Na razie wyglądają tak, jak wyglądają. Wszystkie części do nich na razie są ułożone na półkach, przygotowywane i za jakiś czas będzie to wszystko montowane w jeden motocykl. Przez tyle lat startów uzbierało się trochę pucharów i pamiątek.
Nie sposób było je trzymać w domu, więc postanowiłem przenieść je do warsztatu. Myślę, że zyskał na tym taką swoją niepowtarzalną duszę ten warsztat. Mile się tutaj pracuje i składam motocykle. Także to są moje dwa najważniejsze trofea, o których rozmawialiśmy wcześniej. Złoty medal i puchar z Mistrzostw Europy Seniorów i srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów. W tej części półki z pucharami znajduje się kącik trofeów, jakie udało mi się zdobyć jeżdżąc na motokrosie. Muszę przyznać, że kilka imprez w klasie amator udało mi się wygrać. Udało mi się wygrać na tym oto motocyklu Honda CRF 450. Jakby to ktoś chciał, to jest na sprzedaż. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców z Gniezna.